codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Jest 9:15, no i jest temat dla reportera. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Już czekamy na telefony, drodzy słuchacze. 726 114 114. Iwona Mierzwiak w studio w Lubinie. Dzień dobry, czy się dobrze słyszymy? Dzień dobry, Kasiu. Jest świetnie, bardzo się cieszę, doskonale się słyszymy, więc czekamy razem z Iwoną Mierzwiak na tematy, które waszym zdaniem, drodzy słuchacze, wymagają interwencji. Dziennikarze Radia Elka, Zagłębie Miedziowego, Lubin, Polkowice, Głogów i okolice, zapraszamy, zachęcamy, telefonujcie. Wczoraj sporo tych telefonów było. Nie tylko tematy zgłaszacie, ale niekiedy wysyłacie kwiaty i motyle. Dzień dobry, radio, tak? Tak jest, słuchamy. Jaki temat zgłaszamy? Szanowna redakcjo, ten temat to jest dla was nie do przeskoczenia. Proszę panią. Słuchamy. Sprawa taka. Już niedługo będą wybory. I sprawa tego rodzaju. Ja od dawien dawna do głosowania chodziłem na ulicę Moniuszki do przedszkola. Od 2 czy 3 lat zmieniono. My z ulicy Moniuszki chodzimy na Daszyńskiego tam do szkoły, a Daszyńskiego czy ten, no, tych, to te kilka tam ulic chodzą do nas. Czyli my tam, a oni tu. Czyli tak jak ja bym miał po jabłka iść do sąsiada sadu, a sąsiad do mnie. Bardzo to dziwne. No ciekawa historia. Osoby z ulicy Daszyńskiego przychodzą głosować na Moniuszki do przedszkola, tam gdzie wcześniej pan głosował? Tak. I braci Śniadeckich to przychodzą tu do nas do przedszkola, a my tam idziemy do szkoły. Mhm. No dobrze. Zapisany temat. Będziemy dowiadywać się, czy coś w tej kwestii bo będzie pani się zmieniać. O co chodzi? Mhm. Że wiadomo, że jak mówię do sąsiada po jabłka, ja nie pójdę, sąsiad do mnie pójdzie. Mhm. Czyli chyba robią to na głosowanie, żeby tylko fanatycy szli, a nie tacy zwykli obywatele. No jaki to jest system, to ja tego nie wiem, ale temat jest zapisany, bardzo ciekawy i będziemy się dowiadywać, jak idzie o te lokalizacje punktów wyborczych. Bardzo dziękuję za ten telefon, serdecznie pozdrawiamy, do usłyszenia. No to pierwszy temat zanotowany, czekamy na kolejne, a do 9:45 czekamy na tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia Elka Zagłębia Miedziowego, Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejsca w Zagłębiu Miedziowym. Telefonujcie, dzwońcie, opowiadajcie, co można by zmienić w naszym regionie. No jak idzie o portal miedziowe.pl, no to też są informacje nie tylko dotyczące Lubina, ale też innych miejsc. I na przykład możecie zobaczyć statek kultury, który już w poniedziałek przypłynął do Głogowskiej Mariny, a od wczoraj już trwają warsztaty, a także seanse filmowe. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja w tym samym temacie, co po mój poprzedni. Przyłączam się do apelu. Do po prostu do władz, do rządu, nie wiem, myśmy zawsze głosowali ulica Płaniecka w szkole podstawowej numer 6. Teraz nam zrobiono eksmisję od kilku lat do szkoły podstawowej numer 12. To jest też chore. A tak jak tam pan mówił, a stamtąd chodzą, to po prostu to. Ja tego też nie rozumiem. Także. Mieszkańcy ulicy Połanieckiej do SP12 na Koperniku Bugowca, przychodzą, tak? To po prostu te okolice zostały wyeksmitowane do SP12, a stamtąd chodzą tu do Szóstki. A tym bardziej, że jest okręg wyborczy, to znaczy komisja wyborcza jest też punkt w szkole podstawowej numer 6, także dla mnie to jest też niezrozumiałe. Dobrze, no to dopisujemy podobną sytuację. Bardzo dziękuję za ten telefon, serdecznie pozdrawiam. No będziemy w takim razie sprawdzać, o co chodzi z tymi zamianami, wymiankami i czy to wróci do poprzedniego systemu. Czy tak już zostanie? Czy może jeszcze inne lokacje będą? Zobaczymy. Na pewno temat zapisany i będziemy interesować się tym tematem. 726 114 114. Drodzy słuchacze, czekamy na kolejne tematy. 23 minuty po godzinie 9, a do 9:45 jeszcze można do nas zadzwonić, zgłosić temat, który was męczy, nurtuje, zastanawia. 726 114 114. Drodzy słuchacze, no i już mamy kolejny telefon w dzisiejszej audycji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Proszę panią, ja w takiej sprawie. Przed Intermarché na parkingu stoi taki dostawcy samochód Nyska. To już chyba od, jak powiększyli ten parking, to będzie już chyba z rok albo więcej. O numerze PL 41965. I już obrót czaczkami. Mhm. Ale zamontowana tablica rejestracyjna na samochodzie jest. No jest, ale dookoła pełno krzaków zarośnięte. Ten pan nie może nawet tam ani wysprzątać, ani nic. No nie wiem, no to taką sobie ktoś zostawił na czas polosu. Mm-hmm, no jak obrośnięty krzaczkami, to raczej nie zmienia swojego miejsca i stale tam nie, jest. Nie, nie, na pewno. Jeszcze tylko zmienia, doprecyzujmy, czy mówimy o miejscowości Głogów? Tak, tak, bo Głogowie, czyli na parkingu. Mhm. Dobrze. Po tej stronie powiększonej to tak właściwie w sumie na samym środku parkingu stoi. Mhm, dobrze. A może drzewka urosną i będzie cień? No to ciekawa byłaby atrakcja na lato, ale podejrzewam, no tak. że inni parkujący woleliby mieć dodatkowe miejsce do zaparkowania. Nie zaglądałam tam do środka, może tam ktoś siedzi w środku, nie wiem. A, to jest, jest to dopiero zagadka. Dobrze, zanotowane. Sprawdzimy, czy coś można z tym samochodem bardzo zrobić. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. Chociaż, jak wiecie, nawet z naszej audycji temat dla reportera zazwyczaj z takimi samochodami, które nie zmieniają swojego miejsca i zostają jakby porzucone. No, to jest trudny orzech do zgryzienia, ale zgłosimy ten temat. No i kolejna osoba już do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy. Oj, coś się wydarzyło na linii. Albo nam urwało połączenie, albo ktoś jednak się rozłączył. No to prosimy jeszcze raz wybrać numer 726 114 114. Zapraszam, jeszcze mamy dużo czasu w temacie dla reportera, więc proszę korzystać. Jest 9.25, a do 9.45 czekamy na wasze telefony, kolejne zgłoszenia, tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radiolka Zagłębia Miedziowego. No i może kwiaty i motyle się pojawią w dzisiejszej audycji. Byłoby miło, ale no to trzeba sobie zasłużyć na kwiaty i motyle. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Radio Elka, tak? Tak, Radio Elka. Ja mam pytanie, kiedy coś w końcu będzie wiadomo na temat kolei, kiedy będzie przejeżdżać przez Polkowice? O, bo coś zaczęli, niby te podpisy, niby mówili, że gdzie to chce, wybrali 4 miejsca i cicho. Czeski film, nikt nic nie wie, nie wiem. No to spróbujemy się dowiedzieć. Spróbujemy się dowiedzieć, jaka jest perspektywa. Temat zapisany, bardzo dziękujemy. No bo to dla mnie to bardzo interesujące. No ja myślę, że dla wszystkich mieszkańców Zagłębia Miedziowego to jest takie interesujące. Na pewno, na pewno, tylko coś nie dzwonią, tylko z innymi rzeczami. Mm-hmm. Ale ten temat od pani oczywiście zanotowany i będziemy się dowiadywać. Co dzięki bardzo. Kolejny. A jeszcze na tym dworcu taki człowiek, wie pani co, zarazę roznosi. Taki chory, w ogóle przyjeżdżają. Tylko interwencja, tylko tam po prostu go upominają, czy tam coś tam i odjeżdżają. Ja nie wiem, że to nikt nie ma na to wpływu, ani sanepid, ani nic. Ludzie, wie pani co, z wioski przyjeżdżają, przecież od razu nie ma autobusu, prawda, do domu. Nawet nie ma jak gdzie usiąść. Tragedia jest normalnie. A smród, te kobiety tak narzekają, normalnie już słyszałam raz, na tym dworcu ten budynek sprzątają, że już normalnie nie mogą, ręce normalnie opadają. Mm-hmm. Strasznie. Mm-hmm. No dobrze, no. To... Nie wiem, co tam. Coś takie podobne jak u was w Głogowie na tysiąclecia. Rozumiem. Ale to normalnie ranę i ten facet się drapie, pod nie mogę, aż się niedobrze robi normalnie. No to taki temat nurtujący wiele miejsc w naszym nawet nie regionie, ale w ogóle w kraju. Tak, no właśnie, no ja nie wiem, że to nikt nie ma takiego wpływu. Ja mówię, pani co, dosłownie powiem żebrze, że niby na tą nogę, a za chwilę idzie i kupuje. A. Wiadomo co, nie? No, wiadomo, wiadomo. Procenty. Tak, tak. No. Straszno, jest, aż przychodzi, nie wiem co. Mhm. Dobra, pozdrawiam Radio LK, dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy również, wszystkiego dobrego życzymy, do usłyszenia. Drodzy słuchacze, kolejne tematy pojawią się, no muszą się pojawić, liczę na was. Oczywiście możemy cały czas do nas jeszcze dzwonić, bo mamy dopiero 9.28, a do 9.45 tematy dla reportera. Polkowice, Lubin, Głogów i jeszcze inne miejsca w naszym regionie. Zapraszamy. 726 114 114 do zgłaszania tematów, które wymagają interwencji dziennikarza Radio LK
Zagłębia Miedziowego i do dziękowania też zapraszamy oczywiście osobom, które już poprawiły sytuację w naszym regionie, bo możemy wysyłać kwiaty i motyle. Też taka jest możliwość, moi drodzy, więc polecam właśnie też takie możliwości. 726 114 114. Drodzy słuchacze, jak idzie o nasz portal miedziowe.pl, no to oczywiście tutaj też dużo świeżutkich newsów, dużo świeżutkich wiadomości dotyczących Zagłębia Miedziowego, jak idzie ostatek kultury. No ciekawa propozycja kulturalno-oświatowa Barka zawinęła do Głogowskiej Mariny. Do końca tego tygodnia będą odbywały się warsztaty filmowe, warsztaty fotograficzne, darmowe warsztaty, jeszcze to trzeba podkreślić. No i więcej o tym przeczytacie u nas w portalu miedziowe.pl, są zdjęcia też, więc warto sprawdzić. Zachęcam, polecam. No i seanse o 19:00, nie o 9:00, to nie, spokojnie, bez obaw. O 19:00 seanse filmowe, dokumenty, między innymi film pod tytułem Rzeka do obejrzenia będzie, więc warto sprawdzić wszystkie szczegóły. Kino nad rzeką też darmowa propozycja, darmowe seanse, więc sprawdźcie jeszcze szczegóły u nas w portalu miedziowe.pl. Do Głogowa przypłynął statek kultury, to w tym artykule, więc zachęcam, zapraszam, czytajcie, co dzieje się w naszym regionie. Również kolejne miejscowości na terenie gminy Pęcław doczekają się kanalizacji sanitarnej. Prace budowlane ruszyły już w Leszkowicach. Obejmą też Kotowice oraz Wietrzyce. W Leszkowicach trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu. No i o tych utrudnieniach też przeczytacie u nas w portalu miedziowe.pl, więc zapraszam też tutaj do tego artykułu. Artykuł pod tytułem Od Pęcławia do Leszkowic. Budują sieć kanalizacji. Tutaj szczegóły odnajdziecie na temat tej inwestycji. No i jeszcze sporo innych informacji u nas w portalu miedziowe.pl. Jest już zapowiadany artykuł Iwony Mierzwiak, gala operatkowa w parku za Muzą. To już propozycja dla tych, którzy poszukują propozycji na niedzielny wieczór. No i właśnie w parku przy Lubińskiej Muzie można miło spędzić czas, posłuchać arii, operetek, musicali. Te piękne utwory będą wybrzmiewać, więc serdecznie zapraszamy również poszczegóły do nas do portalu miedziowe.pl. No a teraz to zrobimy krótką przerwę, no i za chwileczkę kontynuujemy audycję, więc po reklamie oczywiście będziemy czekać pod numerem 726 114 114. Druga część naszej audycji, 726 114 114. Ktoś próbował się do nas dodzwonić, ale podczas reklamy. Ale już teraz możemy odbierać, więc zapraszam. No i już odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. I słuchamy, jaki temat? Chciałbym zgłosić temat tej małej obwodnicy Głogowa na Piastowie i przejścia dla pieszych. Tam jest tragedia z punktu widzenia i pieszego, i kierowcy. Żywopłoty wysokości człowieka wyrastają praktycznie przy samych pasach. Nie ma zasady utrzymania tych 10 metrów od pasów, żeby była widoczność dla pieszego i dla kierowcy. Konkretnie w którym miejscu dokładnie? Ta obwodnica, która idzie od ronda przy Netto na Piastowie, aż do tak zwanej tej cukrowni starej. Do tej krzyżówki, gdzie się skręca na przejazd przy cukrowni. Już wiem. Ta obwodnica, tam jest masakra. Mhm. Sugerowałby pan, żeby przy przejściach dla pieszych na pewnej części wyciąć zupełnie żywopłot? Czy... Tak, taka jaka jest zasada przy parkowaniu samochodów, odległość od pasów 10 metrów, to samo zachować sadząc i pielęgnując te żywopłoty. No w tej chwili należałoby je dosłownie wyciąć albo skrócić do jakiejś tam wysokości, żeby po prostu była widoczność. No, jeżdżę tędy codziennie, wielu innych kierowców też i nie ma w ogóle widoczności. Dziecko czy dorosły nawet wychodzi na pasy bezpośrednio z chodnika, nie widać go w ogóle. Dopóki nie wejdzie na jezdnię, nie widać pieszego. Tak, rozumiem sytuację, wiem o co chodzi i temat zanotowany. Będziemy to zgłaszać i zobaczymy, co da się z tym zrobić. No dobrze byłoby coś z tym zrobić, bo faktycznie to jest duży problem. No zanim dojdzie do tragedii jakiejś. No właśnie, więc bardzo dziękuję za ten... Bo wtedy będą się wszyscy zastanawiać, dlaczego nikt prędzej nic z tym nie zrobił. No właśnie, lepiej zapobiegać.
takim sytuacjom. Bardzo dziękuję za ten telefon i za kolejny temat. Dziękuję, miłego dnia życzę. Miłego dnia również, serdecznie pozdrawiamy. I tutaj pan ważną zasadę przypomniał, jeśli chodzi o parkowanie blisko przejścia dla pieszych. Niektórzy chcą po prostu blisko miejsca, do którego idą sobie zaparkować, niekoniecznie wyobrażając sobie sytuację, że to faktycznie utrudnia zauważenie pieszego. Nawet sama bardzo niedawno miałam taką sytuację, że samochód był zaparkowany przy przejściu dla pieszych, nawet nie wiem, czy delikatnie nie zahaczał o przejście dla pieszych. No i na przejście dla pieszych wjeżdżał mały chłopiec, którego zupełnie nie widziałam, ale chłopiec był bardzo, bardzo mądry i wziął chyba pod uwagę to, że może ktoś go nie widzieć, zatrzymał się, najpierw sprawdził, czy ktoś przypadkiem nie jedzie, no że ja jechałam bardzo, bardzo wolniutko, no to nic się nie stało oczywiście, więc też musimy ze sobą współpracować. Kierowcy z pieszymi, mi piesi z kierowcami i wtedy będzie bezpiecznie, ale faktycznie też sami musimy o to bezpieczeństwo niekiedy zadbać. Właśnie, nie parkujmy w pobliżu przejściach dla pieszych, dajmy miejsce na to, żeby widzieć pieszych. No ale bywają takie sytuacje, o której wspomniał nasz słuchacz, kiedy niestety, ale roślinność zasłania nam tych pieszych. No więc ten temat zanotowany będziemy zgłaszać. 726 114 114 i czekamy na kolejne zgłoszenia, kolejne tematy. Lublin, Polkowice, Głogów, te miejsca, które są w naszym regionie, w Zagłębiu Miedziowym, no to stąd oczywiście możecie do nas zadzwonić i zgłosić kolejne tematy. 726 114 114. Nie było dzisiaj kwiatów i motyli, no a ja cały czas liczę na to, że się pojawią, że może jest jakiś już finał szczęśliwy, więc zachęcam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze będą telefony i być może kwiaty i motyle się pojawią. 726 114 114, blisko 9.30, już teraz na pewno, 9.37 do 9.45 czekamy na telefony. I kolejna osoba. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, proszę panią, ja zgłaszam na ulicy Galileusza. Naprzeciwko Polo jest wysoki, dosyć wysoki jest ten, nie trawa, tylko te krzaki wysokie są, że jak się wyjeżdża od bloku z Galileusza, to normalnie nic nie widać, bo są takie wysokie i aż na połowę, gdzie się jeździ rowerem zastawione, zarośnięte jest. Dobrze. Zarośnięte, wyrośnięte, o może tak, za wysokie wyrośnięte krzaki. Takie są te krzaki, że aż wyżej jak siedzi rowerem, chce się wyjechać z bloku, to nic nie widać, trzeba stanąć i zobaczyć, czy coś nie jedzie sprzeciwka, nie? Podobna sytuacja, jak przed chwilą rozmawialiśmy. Dobrze, ulica tak, Galileusza. Się przypomniało. Dobrze, że się przypomniało. Galileusza naprzeciwko Polu, jak się wyjeżdża od strony bloku z ulicy Galileusza, Na tym rondzie tutaj prawie. Dobrze, prawie na rondzie. Dopisane, bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy. No i czekamy na kolejne telefony 726 114 114. Jeśli chodzi o temat samochodów pozostawionych, no to Iwona też zauważyła na jednym z parkingów taki ciekawy przypadek samochodu, który pozostaje bardzo długo w jednym miejscu. No i kolejna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię zgłosić problem na osiedlu Paulinów. Chodzi mianowicie o park. Mhm. W parku jest taka sytuacja, że jest zakaz wjazdu i poniżej jest tabliczka, że nie dotyczy mieszkańców Paulinów, ale nie są dopisane numery, więc ludzie sobie po prostu wjeżdżają. Wjeżdżają sobie do tego parku i jeżdżą, rozjeżdżają ścieżki. Niedawno miałam sytuację, że ktoś mało nie przejechał mojego psa, a chodzimy tam na spacery z dziećmi. Więc może warto byłoby interweniować w tej sprawie. Mm-hmm. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Zakaz wjazdu do parku na osiedlu Paulinów nie dotyczy mieszkańców osiedla Paulinów. Nie ma słowa osiedla. Jest Paulinów, bo tam jest jeden dom, który ma wjazd, bramę wjazdową, do której muszą się dostać przez park, ale to jest jeden dom. Mhm. Brakuje cyfry 3, tak jak jest numer domu tamtego. Aha, czyli chodzi o to, żeby skonkretyzować, kto ma możliwość wjazdu ewentualnie, tak? Dokładnie. I dojazdu do swojej posesji, tak? Dokładnie. Mhm. Żeby po prostu policja też zaczęła reagować na zgłoszenia,
że ludzie tam jeżdżą i jeżdżą tam ze zwariowanymi prędkościami, a jakby nie patrzeć, no to jest park spacerowy, tak? A proszę mi powiedzieć, bo ja troszeczkę nie rozumiem jednej rzeczy. Jeśli właściwie tylko no jedna, powiedzmy, że osoba, która no musi tam dojechać do swojej posesji, może tam wjechać, to po co inni tam wjeżdżają, jak nie mają potrzeby? Przyjeżdżają na spacer do parku samochodem? O tak. Co chodzi? Naprawdę? Naprawdę. Powiem więcej. Niedawno była sytuacja, że kręcono materiał, bo to jest obok jest hospicjum. Mhm. No i kręcili materiał, to sobie podjeżdżają również pojazdy, które dojeżdżają do, że tak powiem, pokazać, co się dzieje w hospicjum, również wjeżdżają na teren parku. Aha. No dobrze. No to w takim razie zanotowany temat i zainteresujemy się, jak to z tym parkiem jest, kto może wjeżdżać, kto nie może i ewentualnie, żeby ten znak informujący o zakazie wjazdu doprecyzował, kto może z tego korzystać, a kto nie. A do mieszkańców apelujemy, jeśli jedziecie do parku na spacer, no to nie samochodem do parku, ewentualnie przecież na osiedlu Paulinów można by zostawić samochód gdzieś w pobliżu i przejść na spacer. Dziękujemy za ten telefon, serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję. Zanotowany temat. Kolejny. Bardzo ciekawy. 726, 114, 114. No i mamy jeszcze niecałe 3 minuty, niecałe 4 minuty naszej audycji, więc zapraszam. 726, 114, 114. Jeszcze można zgłosić nowy temat, a może na koniec audycji jednak kwiaty i motyle się pojawią. Zobaczymy, to wszystko zależy od was, drodzy słuchacze. 726, 114, 114. Zachęcam, zapraszam. Jeszcze mamy troszeczkę czasu, więc można do nas zadzwonić chyba na naszego radiowego messengera. Jeszcze ktoś coś zgłasza, ale jeszcze nie miałam jakby możliwości do tego, żeby sprawdzić, co nam słuchacz zgłasza. Zdjęcia mamy. O, proszę bardzo, ciekawa sytuacja. Ktoś na drodze rowerowej sobie zaparkował, czy ja dobrze widzę? 726, ojejku, przepraszam, 726, 114, 114, jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja w sprawie ławeczek. Już kiedyś dzwoniłam, ale nic się nie zmieniło, więc po dłuższym okresie czasu dzwonię w tej samej sprawie. Chodzę pieszo i na przykład idę na targ, z targu wracam z zakupami, nie mam po drodze gdzie odpocząć, usiąść, nawet postawić na moment zakupy, żeby złapać głęboki oddech. Po prostu w Głogowie, oprócz Alei Wolności i nie wiem gdzie jeszcze, są ławeczki, na pozostałych ulicach ich nie ma. Idąc ulicą Witastwosa, ławeczki są tylko na przystanku autobusowym. Dobrze. Jeśli chodzi o targ, o którym pani wspomniała, chodzi o targ na osiedlu Piastów Śląskich? Tak, chodzi o ten targ. Mm-hmm. Z tego targu idąc... W którą stronę? W stronę osiedla Słonecznego, a potem wzdłuż osiedla Słonecznego, bo tam są uliczki, gdzie się skręca do domów, do naszych domów. Tam nie ma po prostu ani jednej ławeczki. Ulica Witastwosza, na tej ulicy dodałaby pani ławeczki? Tak, dodałabym ławeczki. Jeśli chodzi o osiedle... również ławeczki... Wychodząc z targu, ostatnia ławeczka jest przy bramie targowej. Potem nie ma nic. Dobrze, a jeśli chodzi o osiedle Słoneczne, to ma pani na myśli ulicę Spadzistą? Nie Spadzistą, bo to już jest dużo dalej, ale idąc w kierunku ulicy Spadzistej, tam nie ma nic, nie ma gdzie... A konkretnie którą ulicę? Ulica Orzechowa, ulica Wiśniowa, po kolei wszystkie, jakie by nie wziąć, nie ma ani jednej ławeczki. Dobrze, zapisany temat, będziemy sprawdzać, czy na tych ulicach osiedlowych, takich typowo już typu Orzechowa, Wiśniowa, jest możliwość postawienia tych ławeczek. Dopisana też ulica Witastwosza. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. Temat przypominajka zanotowany. No i już będziemy kończyć powoli dzisiejszą audycję, drodzy słuchacze, ale jutro wracamy. Za wszystkie telefony dziękuję. Intensywny temat dla reportera, bardzo mi się podobało. No i jutro będę na was czekać znów od 9.15. Może jutro pojawią się kwiaty i motyle.
jestem dobrej myśli. W takim razie, drodzy słuchacze, temat dla reportera kończymy. Jeszcze tylko dopowiem i przypomnę, dzisiaj środa, więc po 10:00 na pewno wieści z głogowskiego ratusza. Będziemy rozmawiać z zastępcą prezydenta Głogowa, z panem Wojciechem Boreckim. No i bardzo ważny temat, temat śmieci, temat kontroli. Czy przypadkiem dobrze są wypełnione deklaracje śmieciowe, drodzy słuchacze? Więc istotny temat, bądźcie czujni, po 10:00 ten temat podejmiemy na naszej antenie z panem Wojciechem Boreckim, zastępcą prezydenta Głogowa. Temat dla reportera wraca jutro o 9:15. Zapraszam. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.